Hej wszystkim, z tej strony Atakama na waszych ekranach. Kolejny odcinek ze Star Stable od zera. Na pierwszy rzut oka możecie zauważyć, że zmieniłam całkowity wygląd naszej Lovisy, a to dlatego, że coś mi w tamtym nie pasowało i teraz wygląda ona tak. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Wszystko, co tutaj jest na niej, ma najlepsze statystyki, więc wydaje mi się, że było warto. Słuchajcie, też makijaż zmienił jej troszeczkę kształt twarzy, co też wyszło na plus, moim zdaniem raczej. Wygląda ona dokładnie tak. Jedyne, co chcę tu jeszcze zmienić, to buty i rękawiczki, ale na razie zabrakło mi starkońcu, to znaczy mam je, ale wiecie, ja wolę trzymać na... Jezus, jak ona się nazywa? Na tą, co kopie doły w stajni. Stajenną, o. No więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Wydaje mi się, że zmiana wyszła korzystnie. Jeszcze co do kapeluszy. Ja zdecydowanie wolę tutaj kapelusze, czy właśnie takie kowbojskie, czy takie cylinderki. Cylinderki? Nowa, pozdrawiam. Niż właśnie kaski. Także okej, dobra. Słuchajcie, mamy tutaj zadanko u Lansa, więc robimy. Mary powinna już otrzymać list. Mogłabyś do niej pojechać i sprawdzić, jak zareagowała, czy list sprawił jej radość, czy jej się podobał. Już sobie chciałam wymyślić. Dobra, no co? No to ja robię cięcie i widzimy się na miejscu. No i co, Mary? Podobał ci się, czy nie podobał ci się? Pewnie mnie nie poznałaś, ale to nic, to nic, to ja od żelek z podłogi. Lovisa, dostałam list miłosny. Myślisz, że może być od Lansa? Oczywiście, że chcę poznać Lansa. Czy ktokolwiek to jest? Nie umawiam się na randki zbyt często. W międzyczasie przygotuję piknik, a ty jedź do tajemniczego chłopaka i daj mu moją odpowiedź. Randka jutro! Ojku, i znowu tam z powrotem. Wojku, wojku, i co? I to będzie koniec pewnie zadań, i znowu wszystko będzie na następny dzień, ale wiecie co? Ja wiem, że mam te zadanka też w winogronowym ogrodzie, jednak nie chcę robić tego wszystkiego tak na raz, bo może być to nudne, nawet jeśli chodzi o oglądanie. Wiem też sama po sobie, jak to jest, że jak zacznę jedno zadanie, to później korci mnie, żeby zacząć drugie, i jak nie zacznę, to później te, które robiłam wcześniej i chcę je na siłę dokończyć, to strasznie. Ale to strasznie mnie nużą i po prostu odechciewa mi się grać. I wydaje mi się, że tak samo może być z oglądaniem filmów. Rozumiecie, że po prostu jak ciągnę jedną fabułę tutaj, jedne zadanka zbyt długo, to dla Was te odcinki mogą być dość nudne. I nie chcę tego robić, nie chcę, żebyście się nudzili na moich odcinkach, więc więc ich po prostu nie nagrywam tak pod rząd. Z radością pójdę z tobą na randkę. Piknik pod drzewem w pobliżu pięknego cmentarza. Okej. Oni mają jakieś. Okej. Przyjedzie na spotkanie jutro. Jaki miły list! I powiedziała tak, powiedziała, że będziemy mieć jutro piknik. Cudownie. Tak, ale powiedziała też, że odbędzie się obok cmentarza, więc. Więc ja bym się zastanowiła, czy się cieszę z tego powodu. No, zobaczcie ten kotek, którego mu przywiozłam. Tutaj leży taki maluszek. No, Lovisa! Cofaj. O. Jezus, jaki maleńki. Dobra, kochani, co ja tutaj mam jeszcze za zadanka? Gdzieś tu blisko, gdzieś tu blisko. Moglibyśmy zrobić te gotowe babeczki, chciałam przeczytać. Gotowe beczki. Dobra, to chodźcie. Zobaczymy, czy nam ten wyścig już się odblokuje. Poza tym chciałam Wam powiedzieć, że odblokowałam elitarny wyścig w Jorvik, bo też robiłam tam reputację właśnie po to. Te wyścigi jednak się tutaj przydają. Jak chce się trenować konia, no to zobaczcie, wczoraj zrobiłam. O Jezu, co to za zmułka była? Okej, okay. Cześć, Lovisa, jesteś gotowa znów sprawdzić mój tor? Nie, nie to miałam. Czekajcie, gdzie? Kuźnia Murland, aj ata! Nie sprawdziłaś i jedziesz. O Jezu, dobra. Boże, no serio. Ale się okazałaś lamą teraz taką, wiesz, z prawdziwego zdarzenia. Ale to nic, wybaczycie mi, na pewno wybaczycie mi, bo wy macie dobre serduszka.
Nie podejrzewałem, że zrobienie beczek to tak trudna praca. Nigdy bym w to nie uwierzył, ale oto są, Lovisa, najlepsze beczki, jakie widziało Jorvik. Zaniesie Marleyowi, by używał ich z dumą. No słuchaj, ja już byłam u Marleya dzisiaj, więc pewnie jak mnie zobaczy drugi raz, to pomyśl sobie, Boże, co ona odwala? Co ona odwala? No ale okej, jedziemy. Jedziemy na farmę Steve'a. Aha, no tak, jasne. Okej! Co ty, koniu, zrobiłeś właśnie? Dobra. Cześć, Marley. Nie stresuj się, że widzisz mnie dziś drugi raz i w ogóle tak po prostu zapomniałam wcześniej. Gdzie byłaś? No właśnie. Jak naprawa kilku beczek mogła trwać tak długo? Och, Kowal pracował dzień i noc, żeby zrobić dla mnie nowe beczki, które przetrwają stulecia. Ojej, zastanawiam się, jaki będzie za to rachunek. Chciałem, żeby wymienił tylko kilka desek. Kiedy cię nie było, przeczytałem w regulaminie, jak należy przygotować beczkowy wyścig na polu za moim domem. Zaznaczyłem miejsca, gdzie powinny znaleźć się beczki, więc musisz wszystko objechać i umieścić je w odpowiednich miejscach. Potem zostanie już tylko go przetestować. A, czyli odblokujemy go dzisiaj, mam nadzieję. Mam nadzieję, że nie robią mnie w bambuko. Dobra, najpierw tutaj pojedziemy, od lewej. Co? Muszę zejść. A dlaczego tam nie ma napisu beczki, tylko jakieś bla bla bla? Okej, okay, mamy jedną. Dawaj, Lovisa. Druga. Ale ona mi się podoba teraz. Naprawdę, bardzo mi się podoba. Zdecydowanie bardziej niż wcześniej. Moonwalka testujesz. Okej. Okay. Chodź, Mustaś. Może pozwolą nam przetestować już dziś. No, czemu się nie kliknęło? O tak, dobra robota, gotowa na mały beczkowy wyścig? Tak jest. Dobra, teraz musimy skontrolować tor. Czy możesz przejechać do mojego brata Karneja, poprosić go, żeby przyjechał sprawdzić tor? Wiem, to okropnie nie wypróbować go choć raz przed inspekcją, ale jeśli nie było kontroli, nie mogę otworzyć go dla nikogo. Serio? Muszę tam jechać? Nie lubię tego twojego brata, tak szczerze mówiąc. On jest taki zadufany, zadumany, zakochany w sobie. I wydaje mi się, że jak on ma tutaj przyjechać, to ma wielki problem ze wszystkim. Ale dobra, już jak tak bardzo ci zależy, to pojadę tam. Niech ci będzie, no, niech ci będzie już. Ogólnie, jeśli miałabym mówić o mojej ulubionej postaci tutaj w grze, to chyba będzie to ta Elizabeth z Valedale, bardzo ją lubię. No oczywiście nasza postać i chyba... ten z farmy Steve'a. Jasper on ma? Nie Jasper. Jak on ma? Boże, zapomniałam, jak ma ten z farmy Steve'a. Wiecie, ten stary dziadek, co lubi wiewiórki. Rozumiem, mój brat chce, bym przyszedł i sprawdził jego nowy, szalony tor wyścigowy. Mam dzisiaj duże rzeczy do zrobienia, które nie mogą czekać, ale może jutro zobaczymy. Tak myślałam. Co tutaj jest do roboty? Na nowe pomiary. Nie, na razie nie. Dwór Srebrnej Polany. Nie. Nie. To jeszcze trzeba zrobić. Okej. Żegluga na smutek. W ogóle mam do was pytanie. Słuchajcie, bo ja mam tutaj zadanka w tym holi piaski u Marlaka, czy jak to tam, z tym, że ja się teleportowałam do Murland i od tej pory nie mogę dostać się na w ogóle tam do tego, do południowego kopyta, ze względu na to, że mam po prostu zablokowany transport, nie mam tam promu i nie mam pojęcia, co mogę zrobić, bo no chciałabym te zadanka skończyć, dlatego, że ja je robiłam razem z wami na Lorraine i chciałabym tutaj je zrobić sama, no a zobaczcie, nie mogę się tam dostać i nie wiem, czy to jest jakiś glitch u mnie, czy ja mam pisać do zespołu SSO, czy po prostu tak jakoś jest. Dajcie znać, czy wy też mieliście, czy coś o tym wiecie, bo serio zaczęłam się martwić. Zgubiony drób. No i Jill Yharnam. To ja tam bardzo nie bardzo chciałabym. Teraz chciałabym pojechać, słuchajcie, do Jodowego Gaju. I tam w dół do tego chłopca, który ma kurnik. Także myślę, że widzimy się już na miejscu. Okej, okay, jesteśmy u Endiego i chciałabym właśnie zacząć już powolutku robić te zadanka, dlatego że one nam później odblokowują kolejne, więc musimy je niestety zrobić.
Siemka, Lowisa, rozmawiałaś z moją babunią. Długo rozmawialiśmy o kupieniu paru kurczaków i kurnika, ale nic się nie wydarzyło, ponieważ moja babcia jest tak stara, a ja mam za dużo na głowie. Ale jeśli chcesz nam pomóc, przeprowadzę cię przez całą budowlaną procedurę. Babunia będzie taka szczęśliwa. No okej, jest tu mnóstwo do zrobienia, ale jeśli będziemy robić jedną rzecz naraz, wszystko będzie dobrze. Zastanawiam się, gdzie powinniśmy postawić kurnik. Nie jestem pewien, gdzie powinniśmy go postawić, ale powinno to być gdzieś w pobliżu. Chciałbym móc mieć na oku moje i babci kurczaki. Mogłabyś przejechać się dookoła owczarni i poszukać dobrego miejsca na kurnik? Ja wiem, gdzie jest to miejsce. No właśnie. Więc nie będę tu przedłużać, bo to jest chyba raczej tutaj. Tak mi się wydaje. Ha, tak. Czyli nie musiałam jeździć dookoła. Bardzo się cieszę, bo te zadanka są bardzo długie i męczące, więc wam też pewnie nie będzie się chciało ich oglądać. A ja bym chciała jak najszybciej odblokować, słuchajcie, te takie najważniejsze zadania. Super, doskonale. Teraz możemy zbudować kurniki. Przygotowałem już rysunek dla ciebie. Lubię, gdy rzeczy są dobrze zorganizowane. Przypadkiem wiem, że w pobliżu starej kopalni jest trochę desek. Myślę, że są pozostałością pobudowanej tam wiele lat temu kopalni. W pobliżu starej kopalni. Okej, jedź tam i się rozejrzyj. Myślę, że nikomu ich nie będzie brakować i dobrze, że komuś się w końcu przydadzą. Ja wiem, gdzie jest ta kopalnia. Ona jest kawałek stąd, ale niektóre te teksty, co oni tu piszą, to są tak niedorzeczne, tak nieskładne i w ogóle, że masakra. Masakra. Ciekawe, gdzie te deski będą. A, tutaj na samym brzegu. No to spoko, bo już chciałam robić, wiecie, przycinkę, żeby znowu filmik nie był za długi, a wy cały czas narzekacie. Acia, rób dłuższe filmy. Czemu takie krótkie? No, przeskocz. Okej. I już, no to spoko, nie było aż tak źle. Myślałam, że będzie gorzej, że będziemy musieli gdzieś tam krążyć, szukać i tak dalej, a tutaj fajnie, fajnie, tak bliziutko jest stąd. Wiem też, że będzie tu zadanie, gdzie będziemy musieli przeganiać jakieś wilki od tych kur, coś tam było, coś pamiętam. Super, powinny wystarczyć. Deski nadal wyglądają dobrze i nadal mają ładny czerwony kolor. Babcia mówiła, że chcemy czerwony kurnik, więc te będą doskonałe. A więc możemy zabrać się do budowy? Oto młotek i trochę gwoździ. Położyłem deski w miejscu, które wybraliśmy na postawienie kurnika. Pamiętasz mój rysunek? Czerwony domek z ładną ramką dookoła. No pamiętam. Tylko, że ja go nie widziałam. Ale spoko, Andy. Pamiętam. Nie przejmuj się. No problemu. Okej, gwoździe, młotek. Spoko. Budujemy! Też siatka będzie potrzebna, nie? Wiem, że będzie potrzebna. To zadanka akurat są takie sobie, słuchajcie, takie sobie, ale mówię, chcę je zrobić, bo one odblokowują później następne. Wow, jaki ładny, taki dobry jak rysunek, który zrobiłem. Jesteś prawdziwą złotą rączką, ale czegoś brakuje. Och, mam, potrzebujemy trochę siatki ogrodzeniowej. W przeciwnym razie kurczaki uciekną do lasu. Wyobraź sobie, gdyby dostały się na nasz tor wyścigowy, to mogłoby się skończyć katastrofą. Felicity ze stajni w jodłowym gaju ma ogrodzenie dla owczarni. Może ma jeszcze trochę, można było też użyć tego w kurniku. Tak, o Boże. Źle to przeczytałam, no ale już nieważne, dobra. Nie zwracajcie na to uwagi. Ważne, że wiadomo, o co chodzi. Ja z tymi dymkami zawsze się spieszę, żeby je przeczytać jak najszybciej, żeby też tego wszystkiego mówię, nie przedłużać bez potrzeby po prostu. Zobaczcie w ogóle, jaka jestem dumna z tego. Jezus! Tak dawno nie jeździłam w wyścigu. W ogóle z tego to najbardziej. Kto był na live'ie, ten pamięta, jak na tych kucykach na drugim poziomie. To było takie fajne, takie sympatyczne. W ogóle, kto był na live'ie, to mówię, dajcie znać, bo to był chyba najprzyjemniejszy live od dłuższego czasu dla mnie.
Hejka, fajnie znów Cię widzieć. Czy zepsuło się ogrodzenie przy owczarni? Och, budujesz kurniki. Oczywiście, że dam Ci trochę siatki ogrodzeniowej. Zostało mi trochę, ale najpierw muszę ją naprawić. Jej, czyli mamy tutaj na kolejny dzień. Zobaczmy, czy coś się tu odblokowało. Lepszy jeden królik w garści niż 10 w lesie. Zobaczcie, widzicie? Już tu coś się odblokowało. Bardzo się cieszę. Na pewno zrobimy to na następnych odcinkach. A tymczasem będziemy sobie powolutku kończyć. I mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapeczce, która jest dla mnie motywacją. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się i cześć!